Niedziela ma jeszcze jedną taką bardzo cenną możliwość. W tym dniu, kiedy nie ma ani pracy dla ludzi pracujących, ani szkoły dla ludzi uczących, łatwiej znaleźć czas, by zaangażować się dla dobra innych. Zwróćcie uwagę, najwięcej takich akcji charytatywnych właśnie odbywa się w niedzielę, kiedy wychodzą wolontariusze do ludzi, uczestnicząc w kwestach lub innych wydarzeniach. Może pomyślcie o tych wszystkich ludziach, którzy potrzebują pomocy i dla których Twoja pomoc w ten konkretny dzień byłaby czymś wielkim. Możecie naprawdę wiele. Możecie się zaangażować w liturgię niedzielną. Czytać czytania. Nie wiem, śpiewać w soli parafialnej. Być ministrantem, ministrantką. Możecie też zostać wolontariuszami. Organizacji charytatywnych jest naprawdę wiele. Nawet nie trzeba szukać. One wręcz szukają nas, wolontariuszy. Pomyślcie, ile czasu marnujecie, gdy nie wiecie właśnie, co z sobą zrobić. Gdy może wychodzicie z swojego pokoju, schodzicie gdzieś na dół do salonu, mówicie, kurczę, co tu dzisiaj robić, same nudy. A może w tym czasie właśnie lepiej by było zrobić coś dla innych. Otworzyć się na tych wszystkich, którzy potrzebują naszej pomocy. Pomyślcie o tym.